Dzień dobry Państwu. Miło mi Państwa powitać w kolejnym podcaście Żurnalisty. Zanim zacznie się rozmowa, chciałbym Państwa w imieniu gospodarza poprosić o wystawienie oceny i obserwację podcastu. Nie zajmie to Państwu więcej niż kilka sekund. Życzę dobrego odsłuchu. Dzień dobry Państwu. Rozmowy Żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam serdecznie. Edyta Pazura, właścicielka marki Sky and Soul. Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów. Dzisiaj u mnie Sebastian Karpiel-Błyska. Dzień dobry. Dzień dobry. Dużo jest w tobie smutku? Myślę, że tak. Może nie jest smutku, tylko melancholii. Mm-hmm. Ale jesteś z niej złożony? Masz takie przebłyski szczęścia, czy raczej to jest szczęście z takimi przebłyskami melancholii, jeżeli możemy powiedzieć, nie, o przebłyskami? Myślę, że to jest bardziej melancholia z przebłyskami szczęścia. Tak byłeś skonstruowany od zawsze? Myślę, że tak się urodziłem. Myślę, że też miało miejsce to, w jakich warunkach dorastałem, gdzie dorastałem. Wiele rzeczy na to się złożyło. No w jednym z wywiadów mówiłeś, że byłeś dzieckiem z kompleksami i deficytami emocjonalnymi. To jakie kompleksy miałeś wtedy? Na pewno głównym problemem było to, że się nie wychowywałem w pełnej rodzinie i nie miałem ojca. I na tej bazie na pewno się zbudowały jakieś moje kompleksy. Też pochodziłem z małej miejscowości, z Kościeliska. Minęło trochę czasu, zanim przekułem to na siłę, tak naprawdę. Zanim zacząłem z tego czerpać i się budować. Także myślę, że głównie te czynniki decydowały o tym, że miałem jakieś kompleksy. Ale to było tak, że ty jako dziecko wiedziałeś, że nie masz ojca, czy wszyscy inni rówieśnicy dość mocno ci to podkreślali, że nie masz taty? Nie, nikt mi tego nie podkreślał. Wystarczyło, że to ja wiem, tak? Mm-hmm. I ojciec jest bardzo potrzebny w życiu chłopaka małego, szczególnie myślę sobie, bo jednak musisz skądś czerpać te wzorce, musisz się budować, tak? Jak nie masz blisko takiego wzoru do naśladowania, nie masz kogo podpatrywać, to jest to bardzo trudne, żeby zbudować siebie jako mężczyznę. No, zaczynasz ich szukać, to tu, to tam. Albo je znajdujesz, albo nie. To już zależy, gdzie się wychowujesz i czy masz to szczęście. Mi się udało, bo gdzieś przerzuciłem to wszystko na mojego starszego brata. Zacząłem jego podpatrywać. Chciałem być taki jak on i to było fajne. Też problem był taki, bo ja miałem kontakt z ojcem, że jednak ojciec był dosyć dużo starszy ode mnie, bo miał 49 lat, więc jak ja już byłem tam w wieku 18 lat, to już był starszy, więc też jakoś to było takie trudne, bo łatwiej mi było podpatrywać 20 lat starszego brata i na nim się wzorować, niż 40 lat starszego ojca. No to zupełnie naturalne, ale też wychowywałeś się w domu, gdzie mieszkała babcia z dziadkiem. To ten dom, który dziadek wybudował, on chyba dalej stoi z tego, co wiem, a obok jest ten, który wybudowałeś ty dla swojej mamy. Mówiłeś, że też mieliście gospodarstwo. Musiałeś pomagać w tym gospodarstwie? Jakie były twoje obowiązki, jeżeli pomagałeś? Tak, ja od dziecka grabiłem siano, doiłem krowy, woziłem siano, wywoziłem gnój, robiłem rzeczy jak każde dziecko na gospodarstwie rolnym i to było tam u nas zupełnie normalne. Tak się wychowywała moja mama, tak się wychowywali bracia mamy, moi wujkowie i tak myśmy się wychowywali z kuzynami. Ja na pierwsze wakacje pojechałem, jak już byłem dorosły. Nie wiedziałem, co to wakacje. Wakacje były siano, kosy, szliśmy grabić. I tym się zajmowaliśmy aż do jesieni. W jesieni jeszcze był taki ostatni zbiór, tak zwany potrof, jak my to nazywamy, zbieraliśmy i tak się czas spędzało na wsi. A dlaczego dziadek nie był twoim takim wzorem do naśladowania, skoro miałeś go tak najbliżej? Tak, dziadek zmarł, jak miałem 5 lat, okay. Więc byłem bardzo mały, ale pamiętam to zdarzenie doskonale, bo umarł przy mnie w domu. My mieliśmy tylko takie dwa pokoje, jakby kuchnia i pokój, i w kuchni mieszkał dziadek. W pokoju ja z mamą, babcia sypiała na górze w takim małym pokoju, więc to wszystko było dosyć blisko. I pamiętam ten dzień, że w pewnym momencie dziadek zasłabł, przewrócił się i zmarł. No, opowiadałaś o tym czuwaniu. Tak, tak. Samo zresztą zmarła moja babcia przy nas wszystkich w gronie rodziny. No i potem, tak jak to już do tej pory zresztą wygląda w większości domu na Podhalu, że ta osoba zmarła jest w domu przez 3 dni, modlimy się nad nią i dopiero potem jest odprowadzona na cmentarz.
jesteś introwertyczna, a udawałeś kiedyś ekstrawertyka? Myślę, że mi się zdarzało, ale ja też staram się nigdy nie udawać. Czasem coś przychodzi takiego, że się mocno otwieram i potrafię być ekstrawertyczny, natomiast naturę mam zdecydowanie introwertyczną i chyba mi z tym dobrze. No, chyba nigdy nie próbowałeś tego zmieniać, dlatego tak zastanawiało mnie, czy jako dziecko byłeś tym, który chciał czasami błyszczeć, czy raczej lubiłeś to swoje towarzystwo i gdzieś byłeś z boku jako taki artysta. Nie, wtedy nie byłem artystą. Wtedy wszystko inaczej wyglądało. Chciałem błyszczeć, jak każdy młody chłopak. Też wychowywałem się w takiej rodzinie mocno sportowej, bo mój brat mojej mamy był wicemistrzem świata w biatlonie. Był na 4 olimpiadach i wielokrotnym mistrzem Polski. Więc on mieszkał dom obok nas. Też miał syna w moim wieku, miał też starsze dzieci, więc my wszyscy koło tej jego legendy wyrastaliśmy i mocno też trenowaliśmy, bo no, po prostu tak było w tej rodzinie. Sport był modny i super, więc cały czas było konkurowanie. Kto szybszy, kto lepszy, kto się więcej razy pociągnie na drążku, kto zrobi jakąś nową figurę na drążku. Ci starsi kuzyni nas mobilizowali, napędzali do tego, więc chciałem błyszczeć. No, chciałem być lepszy od tego mojego kuzyna, który był moim rówieśnikiem. Ale twoim kuzynem, który był rówieśnikiem, to nie jest Staszek? Nie, Staszek to jest mój bratanek, to jest mojego brata syn. Okej, okay, właśnie, bo ja tam wiedziałem, że to jest jakoś bardziej skomplikowane, jeżeli... No, ale miałeś też epizod ze skokami narciarskimi, z tego co pamiętam, i w ogóle skoków czekaj, pan, który uczył cię grać na skrzypca, bo trenował skoki narciarskie. Tak. Pan Roman Gąsin-Zasieczka, świętej pamięci. Zresztą wybitny skoczek. Stracił nogę na skoczni w Harachowie na najeździe gdzieś, nie wiem jak to też wtedy wyglądało, bo to były dawne czasy. Przed wejściem z progu zahaczył nogą o jakąś belkę czy coś i potem wisiał na tej nodze i amputowali mu ją w kostce. Ale był świetnym pedagogiem, genialnym skrzypkiem takim ludowym i też świetnym sportowcem. A ty miałeś talent do sportu? Myślę, że tak. Miałem talent i myślę, że gdyby nie to, że poszedłem w tą stronę, na pewno byłbym sportowcem, bo czuję, że to jest mi strasznie bliskie. Albo byłem w nim w poprzednim wcieleniu, nie wiem, ale... jestem przekonany, że gdybym nie grał, nie był architektem, to uprawiałbym jakiś sport. Pewnie jakiś zimowy, jak znam życie. Raczej tak. Wydaje mi się, że nie byłoby ci pisane... Wiesz, na przykład byłem bardzo mocno rozwinięty tak lekkoatletycznie, że jak jeździłem na jakieś zawody międzyszkolne, no to je zwykle wygrywałem, dobrze biegałem. No byłem bardzo sprawny. Ale myślę, że to się wzięło też stąd, że właśnie... wychowywaliśmy się w takiej, a nie innej rodzinie, w takim, a nie innym miejscu, gdzie większość czasu spędzało się na drzewie. No. A lubisz wracać do dzieciństwa? Tak, bardzo, tak, lubię. Często o tym myślę, szczególnie jak jadę do kościeliska z moimi dziećmi. A to jest takie, jak sobie patrzysz teraz na tę perspektywę tego, jak one dorastają, bo jednak powiedzmy, że to jest łączone dorastanie. Trochę Warszawa, tak. trochę kościeliska, to widzisz, że coś dostają w Warszawie, czego nigdy nie dostaną chociażby tam? Tak. I myślę, że to jest dobre, bo ja pamiętam, z jakimi właśnie deficytami wyszedłem, tak, że brakowało mi jednak tego kontaktu, nie wiem, z tak zwanym wielkim miastem. Mm-hmm. Tak? I potem musiałem to jakoś nadrabiać. A oni mogą brać trochę stąd, trochę z kościeliska, więc to nie jest głupie. Powiedziałeś, że wychowanie w górach zawsze zostaje w człowieku, a zastanawia mnie, czy ma jakieś wady, że się tam wychowujesz. Szczerze mówiąc, nie znajduję wad. Znajduję same pozytywy w tym wszystkim, jak tak patrzę z perspektywy czasu na to. Myślę, że jednak to daje duże takie poczucie wolności, niezależności, taki fajny dystans też do świata i to jest naprawdę dobre. No bo ja patrzę sobie, tak jak zaczęliśmy nawet rozmawiać przed samym nagraniem, mówiłem ci, że twoje życie jest imponujące, bo wydaje mi się, że tak jak zacząłem, że wydaje się właśnie, że masz dużo refleksyjności w sobie, ale potrafisz znaleźć szczęście w każdym fragmencie tego swojego życia, bo nawet jak opowiadałeś o tym, że wychowywałeś się w jednym domu, gdzie nawet nie było łazienki, a mówisz o tym, że lubisz tam wracać wspomnieniami. To już pokazuje, że gdzieś tam nie patrzysz na to w perspektywie złych i smutnych chwil, tylko dużo potrafisz wyodrębnić rzeczy, które są pozytywne. Wiesz, bo ja się w tym nie męczyłem. To było tak naturalne i tak fajne. I
gdzieś, że w ogóle jak teraz patrzę na to z perspektywy, to było super. Ja nie czułem, że to jest trudne w jakiś sposób, tak? Że ciężko mi jest z tym, choć kuzyn już miał łazienkę, no zawsze mogłem się w sobotę iść do nich wykąpać. To nie sprawiało mi kłopotu żadnego. No ale zobacz, ale opowiadałeś też historię o tym, jak zbieraliście opakowania po zagranicznych czekoladach, czy puszek pod napojów gazowanych. Tak, to nas nie zbierał z tamtych roczników, to była norma, w każdym domu stały puszki poustawiane na szafie, albo zbierało się papierki z czekolady, albo obrazki z Donaldów, no to było coś, o czym się marzyło. No. Mhm. Dziś oczywiście patrzymy na to, że po prostu zbieraliśmy śmieci, ale wtedy to był jakiś odjazd, dotknąć tego zachodniego świata, choć w taki sposób. Ja pamiętam, jak pojechałem na pierwszy wyjazd zagraniczny w wieku, już byłem w średniej szkole i pojechaliśmy do Włoch z zespołem góralskim, wszedłem na stację we Włoszech, to myślałem, że zwariuję, bo nagle zobaczyłem to, co zbierałem jako mały chłopiec na półkach, że stoi i to nie są puszki, tylko pełne napoje i to są czekolady i to wszystko można kupić. Jak to w ogóle możliwe? To było no, takie mocne doświadczenie. Ale miałeś wrażenie, że możesz osiągnąć duży sukces, jak byłeś dzieckiem? Czułeś to w sobie? Czułem, że będzie dobrze, że moje życie na pewno nie będzie banalne i że uda mi się dotrzeć do takiego miejsca, gdzie naprawdę będę zadowolony, że w nim jestem i że osiągnę jakiś sukces. Gdzieś to pod skórą czułem, aczkolwiek droga do tego nie była prosta, bo była wyboista, trudna i nie było łatwo, ale byłem uparty i dzięki temu jestem w tym miejscu właśnie. Jestem dzięki temu u ciebie. Ale bycie upartym to same plusy, czy też dużo wad? To zależy. W małżeństwie to nie jest dobre do końca. A w dążeniu do celu takim, nie wiem, jak właśnie kariera muzyczna czy architektoniczna jest dobre. Upartość i konsekwencja. A byłeś uparty względem tego, żeby się uczyć? Nie, wiesz, z nauką u mnie różnie bywało, bo ja miałem takie etapy, że zatracałem się w graniu i wtedy ta nauka szła na bok, ale wtedy byłem uparty, żeby grać. No ale gdzieś tam z boku musiała być ta szkoła. No była szkoła, ale wiesz, no jak poszedłem do średniej szkoły, to mnie z niej wyrzucili. Bo... Co tam będziesz tata uczył, tak? Tak, do Technikum Budownictwa Regionalnego w Zakopanem, bo po prostu mnie rzadko tam bywałem, tak, no. Grałem do 6 rano, nie wstałem rano do szkoły, ale to było takie... Taki okres w sumie twórczy w moim życiu, bo poświęcałem się na maksa graniu i rozwijałem tą umiejętność. Ale zabłądziłeś w życiu? W tamtym momencie nie miałeś takiego wrażenia, że trochę może ci to życie wyjść spod kontroli? Bo w jednym wywiadzie mówiłeś, że trochę imprezowałeś, tylko to były takie imprezy, powiedzmy, grane, ale nadal imprezy. Na pewno już był jakiś alkohol. Ja gdzieś w środku byłem spokojny, bo ja wiedziałem, że i tak pójdę na te studia i będę je robił. Tylko nie czułem tego akurat w tamtym momencie, tak do końca. I nie bałem się, że zostanę z niczym, bo znaczy, że się zatracę i zmarnuję coś, tak? Gdzieś zaprzepaszczę jakieś szanse. Czułem, że to jest też jedno z moich marzeń w życiu i że muszę je zrealizować. A akurat wtedy było tak, że ta muzyka dominowała i tak jak mówię, no z perspektywy widzę, że to wcale nie było coś złego. Z perspektywy czasu łatwo to dostrzec, ale tak wydaje mi się, że twoja mama mogła się delikatnować. Oni się bali, ale oni też nie wiedzieli do końca, co we mnie siedzi. Oni się martwili, że ja zostanę jako po prostu grajek, który ciupie w knajpie dla turystów od 18 do 24. Nie skończę żadnej szkoły, nie będę nic więcej potrafił. A ja wiedziałem o tym, że nie, tak nie będzie, bo to jest ważne i chcę to zrobić. Mhm. Chcę się wykształcić i to na pewno zrobi, tylko może nie akurat tak, jakby oni tego chcieli w tym momencie już, tylko spokojnie. No. A ktoś próbował cię temperować? No wszyscy mnie próbowali. Wszyscy kto to? Wszyscy kto to? Mama, brat, siostra, no, generalnie wszyscy. No. I też, nie wiem, pewnie już część z nich stawiało na mnie krzyżyk, że z tego chłopca to już nic nie będzie, ale no też jakby ich ocena sytuacji.
No, ale tak jak opowiadasz o tym, to jeżeli postawili krzyżyk, to ta historia musiała też faktycznie być dość intensywna. Bo to wiesz, trwało nie miesiąc, tylko to trwało tam latami, nie? Trzy czy cztery lata miałem takiego okresu, kiedy się mocno zbuntowałem i poszedłem w muzykę. No cała ta szkoła średnia tak naprawdę. Ale nigdy nie zawaliłeś żadnego roku w szkole? W szkole? No wyrzucili mnie ze szkoły. No tak, pierwsze zostałem, potem chodziłem, ale już widziałem, że nic z tego nie będzie, więc nie chciałem zostać drugi raz, tylko po prostu z tej szkoły odszedłem i ją zmieniłem. Więc tak naprawdę straciłem, myślę, dwa lata. Ale piękne efekty są tego, są tego teraz. Powiedziałeś, że miałeś długo żal do swojego taty. Ten żal kiedy tak naprawdę się skończył? Że już tak trochę otrzepałeś się z tego wszystkiego i pomyślałeś sobie, że dobra. No wiesz, jako już dorosły człowiek, bo też z biegiem czasu człowiek dojrzewa i widzi, że życie nie jest takie proste. I łatwo jest kogoś oceniać, a do końca też nie znamy historii tego człowieka. Nie wiemy, co nim kierowało. Co kierowało tą osobą, z którą był, czy też ta druga osoba była w porządku. To są bardzo złożone sytuacje. Łatwo jest wydać wyrok, a z biegiem lat widzimy, że życie no niestety nie jest łatwe, a w ogóle bycie z kimś jest wielkim wyzwaniem, bo to naprawdę wymaga wielkich kompromisów i wielkiej takiej mądrości, żeby w tym wytrwać i być, więc gdzieś stwierdziłem, że to kompletnie te oskarżenia są bez sensu, tym bardziej, że też widziałem, że to nie jest takie jednoznaczne, no, że to jest jego wina, bo on sobie tak wymyślił i koniec i chciał mi zadać cios. No, bzdura kompletna. Zresztą widziałem to na jego twarzy, jak do niego przychodziłem, że on się wzruszał, że się cieszył, że jestem. Więc to nie było tak, że on chciał mi zrobić źle jakoś świadomie. No, sam pewnie nie mógł sobie poradzić ze swoimi jakimiś problemami, które nosił. Może też źle powiedziałem, że oni, mama i ojciec sobie nie mogli poradzić. Po prostu i tyle. Ale tak jak mówię, no, nie obwiniam nikogo, bo to rozumiem, bo sam teraz będąc w związku, wiem, że to nie jest proste, aczkolwiek mi się wszystko układa, jest dobrze, ale zanim związałem się z Pauliną, zanim wzięliśmy ślub, to przechodziłem przez różne etapy swojego życia. Spotykałem różne kobiety na swojej drodze i wielu rzeczy się nauczyłem. Byłeś z swoim tatą do końca. Dzień przed śmiercią siedziałeś przy jego łóżku i na skrzypcach grałeś mu różne góralskie nuty, bo chciałeś go motywować do myślenia o czymś miłym. Ty tak. Sam o czym myślałeś wtedy? No, że to już jest koniec, tak? Że wiedziałem, że to jest kwestia dni, no bo to było widać i chciałem też ten czas spędzić w taki wyjątkowy sposób z nim, który będę pamiętał i tak jak powiedziałeś, no jego trochę zmotywować do działania, bo on odchodził, no trochę się wyłączał już, tak? A jednak taką tą muzykę góralską, że to go skłaniało do pobudzało mu umysł i myślał i kombinował. Ja wtedy mu grałem i prosiłem, żeby mi powiedział, jak się dana nuta nazywa, tak? Nuta po góralsku to jest melodia, to nie jest nutka jedna, tylko jest cała melodia. On był świetnym znawcą muzyki góralskiej, więc szukał tego w pamięci od razu i mówił, że ta się nazywa tak i tak, a tą nutę lubił grać ten i ten muzykant, a tamta nuta pochodzi z tamtego i tamtego regionu, z tamtego miejsca, przyszła na Podhale, tak? I też próbował coś podśpiewywać, fragmenty tekstów, no to było naprawdę takie głębokie doznanie. No piękną puentą tej historii są twoje słowa, że gdyby ojciec nie przekazał ci swoich talentów, nie byłoby cię w tym miejscu, w którym jesteś dzisiaj. Ty jak widzisz dzisiaj siebie w lustrze, widzisz też dużo jego? No widzę jego, bo jestem bardzo podobny, a im jestem starszy, tym bardziej. Czasem wchodzę tak do łazienki, rano popatrzę sobie, myślę, o kurde, jednak geny to jest coś niebywałego. że człowiek to się zmienia z biegiem czasu, nie? Że się, ja widzę coraz więcej ojca w sobie. Więc no jest to na pewno niezwykłe. I rzeczywiście jestem mu wdzięczny, bo ja to nosiłem w sobie dzięki niemu, jego fascynacji muzyką góralską, folklorem.
Ja po prostu, to nie było tak, że ja jako mały chłopiec, nie wiem, chodziłem i to oglądałem. Ja po prostu to od razu w sobie poczułem, że ja to kocham, że chcę to robić, że to jest coś, co mnie fascynuje, a to się po prostu brało z mojego wnętrza. O to się brało z tego, co on mi przekazał, czyli z genów. Mm-hmm. A co masz po mamie? Myślę, że też wiele rzeczy. Na pewno jakąś wrażliwość i no wiesz, wychowywałem się z mamą, tak głównie, więc generalnie podejście do świata, do rzeczywistości mam myślę po części takie, jakie ona miała. Mhm. Nie zawsze uważam, że wszystko, że sposób, w jaki ona podchodziła do świata, jest dobry, bo ona za bardzo się wszystkim przejmowała i za bardzo też myślała, co inni powiedzą albo pomyślą, a to jest złe, już teraz mhm. to wiem. Kiedyś też tak miałem, musiałem się tego pozbyć. A to chyba trudne, żeby to wyrzucić do kosza. Ale da się to zrobić, da się to zrobić. No ale szczególnie żyjąc w świecie publicznym, no tak, to może być. Ale widzisz, no to łatwo też myślę gdzieś na to wpaść, jeżeli szczególnie teraz w tych realiach, kiedy żyjemy w świecie mocno scyfryzowanym, mhm. jest internet i tak dalej. Mi się zdarza czasem czytać choćby komentarze pod piosenką, którą prezentujemy na YouTubie, mhm. tak? Widzę, jak czasem ludzie to oceniają i wiem, że po prostu trzeba robić swoje na bazie tego ocen. No, bo poza tym trochę tak jest, że nie może być w życiu tak, że nas tylko chwalą, bo to oznacza, że coś by było z nami nie tak. Mhm. Te opinie muszą być różne. To znaczy, że wszystko jest dobrze tak naprawdę, bo człowiek, każdemu się będzie co innego podobało. Każdy będzie uważał, że co innego jest dobre, bo mamy różne gusta, różny sposób patrzymy na świat. Mhm. Jakbyśmy postawili 5 dziewczyn i posadzili jednego faceta, to on by powiedział, że ta mu się podoba i ta, a drugi by wymienił kompletnie pewnie inne. I to jest zupełnie normalna rzecz. No, ale do tego trzeba dojrzeć, docelowo chcemy podobać się każdemu na samym początku. No i właśnie, i to też kiedyś oglądałem jakiś program Kuby Wojewódzkiego, on powiedział fajną rzecz, że ma takie przemyślenie, że nie zna recepty na sukces, ale zna receptę na jak ponieść klęskę. I ta recepta brzmi tak, że chcieć się podobać wszystkim. Wszystkim się podobało to, co robisz. No i myślę, że to są mądre słowa. Bardzo, bardzo mądre słowa i wydaje mi się, że też bardzo dużo mądrych słów usłyszałeś od swojego brata Jana, o którym już powiedziałeś, który był takim substytutem ojca w twoim życiu i bardzo mocno tego naśladowałeś, bo ty robiłeś wiele rzeczy, które on robił i miałeś taki moment, w którym pomyślałeś sobie, że uczeń przyrósł mistrza? Nie, nigdy tak nie myślałem i myślę, że tak też się nie stało, bo jesteśmy inni w tym, co robimy i tak. Ja mhm. gdzieś odnalazłem swój styl i poszedłem trochę inną drogą. A Jasiek ma taki styl, który trudno jest podrobić. Ma wielką wiedzę taką etnologiczną na temat naszego regionu, muzyki góralskiej, robi instrumenty. No niektóre talenty ma on, których ja nie mam i tak rozwiniętego, no i tak samo jest w drugą stronę, więc to myślę się wszystko bardzo fajnie uzupełniło. Mhm. Powiedziałeś, że jak już tak wcześniej wspomniałem, że go naśladowałeś, ale że jak sobie z czymś nie radziłeś, to zawsze mogłeś na niego liczyć. Ty potrafiłeś prosić o pomoc? Czasem tak, aczkolwiek nigdy nie przychodziło łatwo, ale jak już byłem w jakiejś takiej podbramkowej sytuacji, że czułem, że będzie ciężko, to tak, to wtedy się zdecydowałem na taki krok. Pamiętasz pierwszy raz, kiedy poprosiłeś o pomoc, bo to mi się w ogóle kompletnie nie skojarzyło z tobą. Jak przeczytałem to sobie pomyślałem, że to musiało przyjść ciężko. Pamiętam, oczywiście, że pamiętam taki czas. Pamiętam, że gdzieś jechałem kiedyś na jakiś wyjazd i potrzebowałem mieć taką fujarkę jednootworową, żeby mi ją zrobił. Oczywiście powiedział, że zrobi, ale się mu nie udało wyrobić w czasie, więc poradziłem sobie inaczej. Może to nie była podbramkowa sytuacja, ale to mi się pierwsze nasunęło na myśl, ale potem
jak już chciałem iść na studia, to bardzo dużo mi pomagał, bo i uczył mnie rysować, bo wiadomo, że ten rysunek taki architektoniczny trochę inaczej wygląda niż takie sobie rysowanie. Żeby się dostać na te studia, to trzeba trochę tych rysunków zrobić i trzeba wiedzieć, jak je zrobić. No i potem już na samych studiach. Pamiętam, że kiedyś byłem zagrożony tam z budownictwa, czy budownictwo ogólne był taki przedmiot, bo nie oddałem jakichś prac w terminie, no bo oczywiście grałem i taka już była sytuacja podbramkowa i wiedziałem, że mój brat chodził, był na roku z tym profesorem i pamiętam, że zadzwoniłem do niego, mówię, ja się kurde ratuj, no mam to narysowane, ale już jest po terminie i może być cienko, no i pomógł mi, bo tak to bym pewnie musiał mieć jakiś tam egzamin rewizyjny czy coś. Studia to był fajny czas w twoim życiu? Tak, fajny, inny trochę. Ja wiesz, ja już jak poszedłem na te studia, to też byłem taki dojrzały dosyć przez to, co przeszedłem wcześniej. I pamiętam, że ci moi koledzy się fascynowali, że bo oni w końcu urwali się z łańcucha, wszyscy z chałupy, z domu i impreza tu, tam, chodzenie. A ja, mnie to trochę tak patrzyłem na to z przymrużeniem oka i gdzieś mnie to śmieszło, ponieważ no ja całe to moje życie młodzieńcze, zanim na te studia się dostałem, przeimpresowałem. Czas cywilizacji. Grając w knajpie, więc to było takie, no dzięki temu te studia też myślę skończyłem w terminie, nic nigdy nie powtarzałem. Nie miałem jakichś takich, wie, że musiałem semestry powtarzać. Czyli na studiach kompletnie bez imprez? Tak. A były dziewczyny chociaż? No były jakieś koleżanki, ale... Dobre to jest. Ale wiesz co, nie, naprawdę. Po tym okresie takiego buntu i takiego właśnie czasu, kiedy się szlajałem, mówiąc językiem kolokwialnym, te studia to był taki okres wyciszenia, spokoju, nauki, ale też wiesz, grałem, jeździłem cały czas, robiłem to w tej drugiej pasji swojej się realizowałem i to był dobry czas. No przez 5 lat nie byłeś przez ani jeden weekend w Krakowie. Nie byłem. Nie byłem w stanie tego zrobić. Raz pamiętam, że zostałem z piątku na sobotę i rano wstałem o 8 i prosto na dworzec i na autobus i do kościeliska z powrotem. A dla mnie to było strasznie trudne, jednak życie, przeskok z tego mojego kościeliska, z tej sielanki, tych pól, lasów, gór, w które otaczają mój dom, wejście w to miasto jeszcze w październiku, listopadzie. Wylądowałem, pamiętam, w Akademiku na Czyżynach w Krakowie. Były takie 4 bloki i taka mgła i te wrony tak w koło latały. Jak z jakiegoś horroru. Ja sam w tym pokoju, bo akurat dostałem pokój ze starszymi rocznikami i nikt nie przyjął na rozpoczęcie roku. To był dramat. To był po prostu dramat. Żeby się przestawić na to wszystko, na życie w mieście, w tym ruchu, to zajęło mi to z pół roku, zanim jakoś zacząłem normalnie funkcjonować. I uważasz, że to, co ludzie znają z miast, to jest prawdziwe życie, czy to kompletnie nie ma prawdziwe nic wspólnego? Prawdziwe życie jest obok, kompletnie obok. I nawet teraz, kiedy byłem tam i nagrywałem jakiś tam program do telewizji z moim kolegą, który był Dudy, z Piotrusiem Majerczykiem, pojechaliśmy w takie miejsce, gdzie on często jeździ, żeby tam sobie te dudy robić. Ma taką polanę gdzieś tam w Gorcach i wyjechaliśmy tam. Tam byli jeszcze jego znajomi, jakiś zielarz, który zbiera zioła, leczy muchomorami. I nagle zobaczyłem, że kurczę, my po prostu nie wiemy, co gdzieś bokiem nam ucieka kompletnie. Jak piękne, spokojne może być życie i jaka to jest prawda w tym wszystkim, tak? Że prawda w ogóle i sens jest kompletnie gdzie indziej, niż nam się wydaje czasem. I my żyjemy w tym takim pędzie, w jakimś takim wyścigu, że już nie... Tak się w tym zatraciliśmy, że nie widzimy w tym nic nienormalnego, a to nie jest do końca normalne, ten pęd, ta szybkość. Ja sam się łapię na tym, że ja cały czas jestem w jakimś napięciu, cały czas się gdzieś spieszę, cały czas jestem spóźniony, cały czas coś gdzieś zmierzam, nie do końca wiadomo gdzie. I taki wyjazd w takie miejsce jak to, o którym opowiadam, nagle uświadamia mi, że to kompletnie nie ma sensu. Ale masz teraz taki moment, w którym myślisz, że życie już ci nie ucieka przez palce?
Myślę, że mi nie ucieka, aczkolwiek ta pandemia była taka trochę trudna i powiem ci, że wszyscy gdzieś doszukują się takiego sensu w tym, a bo wtedy mogłem zrobić to i to i to i to, a ja sobie myślę, szkoda mi tych 2 lat, że dużo rzeczy mi uciekło, które mogłem zrobić, a nie zrobiłem, bo się nie dało, tak? Mogłem wcześniej nagrać nową płytę, mogłem wcześniej zacząć ją promować. No uciekło mi przez tą pandemię parę rzeczy. Oczywiście miało też to swoje dobre strony, bo nie wiem, mocno docisnąłem na przykład sport, narty, skitury, wiesz, że rozwinąłem się w tamtym kierunku. Nie wiem, spędziłem czas z dziećmi, okej. Okay. Aczkolwiek w pewnym momencie to już miałem dość. Mi synek, kiedy grałem w nim w piłkę, odebrałem telefon, kamieniem wyrysował na bocznych drzwiach i klapie góry wszędzie. I wiesz, samochód był cały do malowania, to mi się, pamiętam, przelał. Stwierdziłem, dość po prostu, już więcej tego nie wytrzymam. Teraz rozumiem tą wypowiedź, jak powiedziałeś, że dzieci nauczyły cię cierpliwości. Ale mnie uczą. Tutaj chwila przerwy. Jeżeli słuchasz teraz tego podcastu, pamiętaj, by wcisnąć przycisk obserwuj bądź subskrybuj. W zależności od tego, na jakiej platformie słuchasz tego podcastu, będę bardzo, bardzo wdzięczny. Miłego odsłuchu. Długo uczyłeś się dorosłego życia? Tak, no wiesz, uczyłeś. Kurczę, człowiek się cały czas uczy i cały czas staje przed nowymi wyzwaniami. Każdy wiek ma swoje jakieś właśnie wyzwania. No. Ja teraz staję przed jakimś kolejnym etapem. No, jestem coraz starszy, nie będę ukrywał, mam 47 lat, za chwilę będę miał 50, za chwilę 60 i to jest kompletnie nowy etap dla mnie. Tak? Ja do tej pory cały czas sobie myślałem, a jeszcze mam czas, jeszcze spokojnie, ja będę miał to 40 parę, kilka, luz, a teraz mam, kurczę, jak to będzie, jak będę miał to 50 kilka, 60, czy będę, jak to zniosę psychicznie, tak? Czy sobie z tym poradzę? Czuję, że będę musiał znów kombinować, jak się odnaleźć w tych realiach. Jak sobie dać radę z tym, że ten czas coraz szybciej ucieka, że go zostaje coraz mniej. Czy będę skrzętnym jakimś dziadem za chwilę sfrustrowanym. Najbardziej się boję tego, że nie będę mógł czegoś fizycznie robić, na przykład ćwiczyć, czy jeździć na nartach, że już nie będę mógł tego robić na takiej poziomie, jak robię, tak? Jak sobie wtedy z tym poradzę? Czy to zniosę psychicznie? Ja pamiętam, że dla tego mojego wujka, który był tym mistrzem biatlonu, wicemistrzem świata w drużynie i tak dalej, olimpijczykiem, był mocnym chłopem. Całe życie był mocny. No naprawdę on się w ogóle urodził taki, nie? Że był nie do przeskoczenia. I dla niego największym kłopotem było potem, że jak szedł do lasu, to nie mógł sam podnieść tego drzewa, potrafił sam drzewo podnieść i położyć na podnośnik od traktora. I on to próbował robić i już nie było sił. I on mówi, że to już jest bez sensu, że on już po prostu chyba, skoro tak ma to wyglądać, to on już woli umrzeć niż tak żyć, że on nie może robić tego, co robił. I widziałem, że to było trudne dla niego. Oczywiście z biegiem czasu sobie z tym poradził. Dziś ma już prawie 90 lat i jest okej, okay, ale to był kłopot. Więc te boję się jakby znów, że mnie czeka coś takiego za chwilę, tak, że będę sobie to musiał na nowo wszystko w głowie układać. A jak patrzysz wstecz, to zawsze patrzysz na siebie z sympatią? Nie, czasem myślę, że byłem dożarty taki trochę. Nie zawsze. Nie zawsze. Ale też staram się siebie zrozumieć, bo no przy tej wrażliwości, którą mam, też takim, wiesz, czasem przekornym charakterze, no po prostu taki byłem, taki jestem, taką mam naturę i staram się oczywiście walczyć z tym, co złe i zmieniać, rozwijać jako człowiek, ale też akceptować to, co było, bo to, co jest, bo czasem pewnych rzeczy nie jestem w stanie przeskoczyć ani zmienić. To na którego siebie patrzysz z takim największym sceptycyzmem? No myślę, że ten wiek dorastania był taki trudny. Głupoty czasem robiłem i czasem uważam, że robiłem trochę na przekór wszystkim. Że chciałem, nie wiem, o co mi chodziło tak do końca, żeby... Może właśnie, wiesz, przez te deficyty, takie uczucie, że ojca nie było, to chciałem być taki dopieszczony przez świat i wszystkich, że jestem taki biedny, bo
było tak ciężko, ja tego ojca nie miałem, a powinienem go mieć i chciałem, żeby tak wszyscy się nade mną użalali i nie wiem, tak mnie dopieścili, a to była bzdura. A jak tego nie robili, to robiłem coś jeszcze takiego, żeby zwrócić na siebie uwagę, czasem głupie jakieś rzeczy, więc to było takie niedojrzałe, no ale trudno, żeby było dojrzałe, jak ja byłem w ogóle wtedy na takim, a nie innym etapie. Młodość jest po to, żebyśmy byli niedojrzali. No właśnie, no. Ale tak jak mówię, no wiem, że niektóre rzeczy robię z premedytacją i to było głupie. To nie wynikało z tego, że tak czułem, tylko chciałem po prostu, a dobra, to jeszcze, wiesz, podkręcę śrubkę. I tego nie lubię. Mhm. Uważam, że to było bez sensu. W związkach też taki byłeś? Czasem tak. Taki niedopieszczony? Nie. To różnie, wiesz. Różnie to bywało. Czasem było dobrze, czasem źle, jak to w życiu. No, powiedziałeś, ale... że tkwiłeś w dużej ilości takich toksycznych relacji. I zastanawiałem się, w czym objawiała się ta toksyczność. Wiesz, to, że wchodzimy w takie, a nie inne relacje, jest... Problem może nie polega w tym drugim człowieku, tylko w nas samych. I to, że przecież nikt mi nie kazał być z kimś, z kim, nie wiem, nie do końca, z kimś, kogo nie do końca rozumiem, czy nie czuję się przy nim do końca komfortowo, czy w jakiś sposób cierpię. No. Każdy ma wolną wolę i wolę wyboru. Może nikt nikomu nie przystawia pistoletu do głowy, że ma być tu i teraz z kimś na siłę. Więc to był mój problem, jeżeli takie związki były. Nie tej drugiej osoby. No. Każdy jest kowalem swojego losu i sam kształtuje swoje życie. To tak jak patrzysz na siebie, to też po prostu byłeś toksyczny. Myślę, że tak. No, byłem w jakiś sposób. No, wiesz, to samo, że nie wiem... Wiesz, kurczę, ludzie też, ja nie wierzę w przypadki, że ludzie się spotykają ze sobą, są ze sobą, mają coś do przerobienia czasem, wiesz, że uczą się jeden od drugiego, przechodzą jakiś etap, potem to się rozchodzi, każdy idzie w swoją stronę, więc tak, pewnie miałem w sobie coś do przerobienia, jakąś toksynę. I musiałem po prostu do tego dojrzeć, dotrzeć, złapać to i sobie z tym poradzić potem. Jakie w relacjach najczęściej popełniałeś błędy? Tak jakbyś miał zobaczyć na to w retrospekcjach. Wiesz, związek wtedy ma sens i bycie z kimś, kiedy to nie jest tak, że jest pociąg i ty jesteś przyczepiony do tego pociągu, jedziecie razem. Jeden za drugim, jeden drugiego gdzieś tam wlecze ciągnie, tylko jak to są dwa pociągi obok siebie, które jadą w tą samą stronę. A ja często miałem wrażenie, że tak za mało żyłem swoim życiem, za mało siebie budowałem, byłem skupiony na tym, co ja chcę zrobić. Za bardzo właśnie się gdzieś podpinałem i żyłem życiem tej drugiej osoby i z perspektywy czasu widzę, że to wcale nie robiło dobrze, tylko to było głupie i do niczego dobrego to nie prowadziło. Może przez te deficyty, o których tak, chciałeś być kochany. Tak, pewnie tak, tylko wiesz, to wszystko ma swoje granice. Bycie kochanym też ma swoje granice, no bo to musi być w dobrych proporcjach, a ja rzeczywiście gdzieś chciałem może za dużo, nie wiem, atencji, za dużo. No taki mi się wydaje czasem, że miałem syndrom właśnie ofiary, także to jestem taki biedny, może gdzieś nawet podświadomie, nie wiesz, może to nie było gdzieś, że byłem pełny, że byłem tego taki świadomy mocno, tylko gdzieś to może tkwiło z tyłu głowy i to mi przeszkadzało. Kaja kiedyś powiedziała o tobie, że byłam w związku ze wschodzącą gwiazdą muzyki w Polsce i tak bardzo przeszkadzało mi, że ludzie mogą o nas mówić, że ten zdolny muzyk będzie postrzegany przez pryzmat naszego związku, że to nas wyniszczyło. Przez wiele lat nie chciałam dostarczyć ludziom dowodów, że jesteśmy razem, nie cieszyliśmy się naszym związkiem w normalnych warunkach. To też jest gnębiące, co? Że stajesz się popularny i nie możesz cieszyć się miłością. Nie, no to bez sensu kompletnie. No tak, no to są trudne rzeczy, ale... Z drugiej strony widzisz, no...
Pewnie ona chciała dobrze i dużo w tym racji było, no bo ludzie są po prostu bezwzględni czasem w swoich ocenach, tak? Ale czy to jest dobre dla relacji i dla tego, co jest tak naprawdę sednem bycia z kimś? Czyli to, że czy jest dobre dla miłości? Myślę, że nie. No, no właśnie tu jest ten problem. No co jest dobre dla miłości, co jest dobre dla kariery, no a co jest prawdą? Bo już zaczęliśmy rozmowę o życiu od prawdy i co jest prawdą w tej całej historii? No tak, no. No. I też pewnie widzisz, przez to nic, przez to takie związki nie mają przyszłości, nie da się ich zrealizować i się rozlatują prędzej czy później. Ty na pewno jesteś emocjonalnym facetem i to już da się dostrzec i w muzyce, i teraz jak rozmawiamy, widać, jak dużo jest w tobie emocji. Ty się długo zbierasz po rozstaniach? O Jezu, tak, ja zawsze bardzo cierpiałem, jak się rozstawałem. To są dla mnie trudne rzeczy i... Nie lubię tego uczucia. Jakbyś mi powiedział, że lubisz rozstania, to by było jeszcze ciekawe. Nie, ale wiesz, niektórzy sobie z tym radzą lepiej, myślę, niż ja, dużo lepiej. No, to... Ja, wiesz, jak już byłem w jakimś związku, to bardzo się angażowałem w ten związek, emocjonalnie, w ogóle, no. Bo no, tak jestem stworzony, że jak już coś robię, to robię na maksa. Jak gram, to tak gram, że nie wiem, aż mi wysiadła ręka, tak? I mam problemy z barkiem. Jak się denerwuję, no to się naprawdę denerwuję. No, więc jak kogoś kocham, to kocham. Jestem w jakimś związku, to się po prostu angażuję całym sobą w to wszystko, emocjami, uczuciami i tak dalej. No więc to było dla mnie zawsze trudne. Takie rozstania są chociaż płodne artystycznie? Dla mnie kompletnie nie. Ja nie lubię, jak jest mi źle na świecie, to mi się nic nie chce. Nie chce mi się grać, nie chce mi się śpiewać. Najmniej to bym się zaszył w kącie i zamknął. Ja potrzebuję innych bodźców do tego, żeby być twórczym, żeby grać, żeby wychodzić na scenę. Muszę mieć naprawdę spokój w życiu i poukładane wszystko. Wow, to jest dużo trudniejsze. No. Łatwiej jest, żeby spadł sufit na ziemię niż żeby wszystko poukładać w pokoju. Ale wiesz, właśnie jak patrzę na tych artystów, to każdy ma inaczej. Rzeczywiście są tacy, którzy tylko i wyłącznie piszą, tworzą, działają wtedy, jak jest im ciężko, ale znam też takich jak ja, że jak jest dobrze, to wtedy są płodni artystycznie. Były jakieś cechy wspólne tych wszystkich kobiet, z którymi się spotykałeś? Myślę, że tak. Jaka? Cóż, no zawsze się spotykałem z osobami, które były, myślę, tak samo artystami, artystkami, tak? Jak nie wiem, jak to powiedzieć, żeby były uzdolnione jakoś artystycznie, nie? A czy to i okazało się, że może nie do końca to było dla mnie dobre, bo jednak dwóch artystów to, no wiesz, jednak to są egocentrycy często, są skupieni na sobie, na swoich potrzebach mocno. I widzisz, przez to, że ja musiałem z tego swojego jakiegoś tam egocentryzmu artystycznego rezygnować, to pewnie też nie było to dla mnie do końca komfortowe. Więc trochę już odbiegam w tej chwili od pytania, które zadałeś, ale rzeczywiście jakiś tam wspólny mianownik, te osoby miały. Z Pauliną już jesteście ze sobą 9 lat, dobrze, dobrze liczę? Dużo razy zmieniałeś się na przestrzeni tego małżeństwa? Myślę, że tak. Że się zmieniałem i cały czas się zmieniam i cały czas się uczę. Paulina jest fascynującą osobą dla mnie, bo ona ma takie bardzo pozytywne podejście do świata. Ma w sobie dużo takiej dziecięcej radości do wszystkiego, że wszystko jest takie, wiesz, jak to zawsze pierwszy raz coś widzisz, wszystko jest takie wow, ale super, ale fajnie. I uczę się tego cały czas od niej, bo to jest naprawdę niezwykłe przy tym moim takim, wiesz, jakimś takiej naturze, że jestem taki... No ja nie potrafię tak jak ona się tak cieszyć wszystkim. Niby się cieszę, ale to jest takie, wiesz, tak się cieszę asekuracyjnie, nie? A nuż się to skończy za chwilę i coś się stanie, co tą radość zaburza. Ona potrafi tak patrzeć na świat właśnie w takimi oczami dziecka i to jest piękne. A zmieniasz się tylko na lepsze?
Słuchaj, póki co myślę, że tak. Póki co myślę, że tak. Oczywiście nie mi to oceniać, no bo też nie patrzę z dystansem na siebie, ale myślę, że jest coraz, że się rozwijam jakoś duchowo jako człowiek i że to nie idzie w złą stronę. Ślub to same piękne wspomnienia? I tak, i nie, bo było trochę stresu. Jednak dla mnie najbardziej było przerażające w ślubie to, że to właśnie trzeba tak... Wszyscy tam przychodzą na ten ślub, są i tak patrzą na ciebie i patrzą, jak to, a co, a jak jesteś ubrany. A jeszcze Podhale jest bardzo specyficzne w tym względzie. Więc takie wystawienie się... No co inni pomyślą. Tak, no dokładnie, takie wystawienie się, wiesz, na ocenę przez... To było, tak patrzę teraz, to kompletny absurd. No ale taki miałem opór. Przecież ja z drugiej strony zawsze wystawiam się na ocenę grając koncerty, tak? I ludzie patrzą i oceniam, czy to dobre, czy złe, czy się podoba. A jednak ten ślub, to było w ogóle, to wesele, to był inny rodzaj stresu dla mnie. Paulina w moim podcaście powiedziała, że nie była gotowa na życie z artystą. Co oznacza życie z takim artystą jak ty? Ona też się uczy cały czas, wiesz. No to tak jak ja się uczę, to ona też musi, widzisz, zgłębiać swoją wiedzę życiową. Wydaje mi się, że ta studnia nie ma dna, jeżeli chodzi o ciebie. Ale pomyśl sobie, no jakby było banalne życie, gdybyśmy wszystko wiedzieli, gdybyśmy wszyscy byli tacy sami, gdybyśmy się nie różnili, no to by było kompletnie bez sensu. Na tym polega urok tego świata. A ty byłeś gotowy na życie z Pauliną? Jej życie też się dość mocno zmieniało w perspektywie waszego całego związku. Ja już wiedziałem, że chciałbym, że to już jest czas, żeby się ustabilizować, żeby sobie to życie ułożyć, żeby mieć tą rodzinę i to, że Paulina stanęła wtedy na mojej drodze, było wielką łaską, uważam. I wiedziałem, że chcę z nią być od początku. I cóż, udało mi się to sfinalizować. Póki co w tym trwamy. Mam nadzieję, że tak będzie. Ty chyba zawsze chciałeś mieć rodzinę, tak mi się wydawało, czytając twoje wypowiedzi tak, jeszcze tak, stare. Tak, zawsze. No zawsze chciałem mieć dzieci. Chciałem mieć dwójkę i mam. I wiesz, no spotkałem osobę na swojej drodze, która chciała podobnych rzeczy jak ja, która też marzyła o dzieciach, o domu, o rodzinie i myślę, że to zadziałało dzięki temu. Paulina mówiła, że jeszcze dobrze byłoby jedno dokoptować, tylko no, że wygoda wam nie pozwala. Wiesz, no człowiek się rozleniwia jednak tak. Jeszcze to jest trochę tak, że te nasze dzieci są po prostu tak żywe, że to jest trudne, bo ogarnąć ich naprawdę to jest wielkie wyzwanie. Jak pomyślę sobie, że jeszcze trzecie było takie, to nie wiem, czy byśmy po prostu, wiesz... Okej, jakby było, to byśmy oczywiście sobie pewnie poradzili, tylko czy jeszcze jest siły tyle, żeby to okiełznać. Z drugiej strony, co z takich dwóch żywiołów, jakby mogło wyjść? Kolejny żywioł. Ale wiesz, mam porównanie nieraz, bo ostatnio właśnie byliśmy na koncercie i mój menadżer wziął swoje dzieci i siedzieliśmy przy stole, jedliśmy obiad i te dzieci były tak grzeczne przez te 2 godziny, jak myśmy jedli, siedzieli w jednym miejscu, coś tam się trochę ruszyły, popytały. Jak sobie pomyślałem, co by było, jakby tu moje dzieci były, to jestem przekonany, żebym tam nawet trzech łyżek zupy, wiesz, nie, w spokoju nie zjadł, bo by ich było wszędzie pełno, no. Więc to nie jest proste. A dopóki właśnie nie zacząłem obserwować innych dzieci, to myślałem sobie, że to jest normalne i tak ma być. Dopiero właśnie, kiedy sobie... Że tak wyglądają dzieci. Kiedy sobie porównałem i sami koledzy mi zaczęli zwracać uwagę, mówię, że kurde, jednak powiem ci, że nie jest łatwo, nie jest, myślę, no widzisz. Czyli coś w tym jest. Paulina, powiedziałaś, że obiecałeś, że będziesz nowoczesnym ojcem na pełen etat. Spełniasz tę obietnicę? Jakim ojcem będę? Nowoczesnym na pełen etat. Co to znaczy nowoczesnym? A, że rozumiem. Czyli nie taki patriarchalny ten układ. Tak, nie, no zdecydowanie, ale czy ja to robię, bo ona tego chce? Myślę, że nie, że ja to lubię moje dzieci. Lubię się nimi zajmować, lubię z nimi spędzać czas. Też nie mam problemu ze sprzątaniem, z praniem, z takim dzieciom. Uważam, że to jest zupełnie normalne i jakby dobrze mi z tym. Jak był u mnie Radek Majdan, zapytałem go w odniesieniu do Henia, którego tak bardzo wyczekiwał,
kiedy najbardziej w Heniu widzi siebie. Więc zastanawia mnie u ciebie, jak jest. Kiedy najbardziej w swoich dzieciach widzisz siebie? W moim synu najbardziej widzę siebie, jak babcia mu nie pozwala wyjść do kuzynów i zamyka wszystkie drzwi, a on ucieka oknem. To wtedy zdecydowanie mi się przypominam ja, jak byłem mały, bo dokładnie robiłem to samo. Więc tu jest dobrze. Mm-hmm. Świetnie. Dosia to samo, no, ona jest chodzącym żywiołem. A jeszcze jest uzdolniona muzycznie bardzo i ładnie śpiewa. Uczy się grać na fortepianie. Widzę, że ma do tego dryg, więc też tu widzę trochę siebie. Zawsze byłeś dobrym ojcem? Trudne to pytanie, chyba nie do mnie, też do Pauliny bardziej, czy do znajomych. Zawsze się starałem, żeby być dobrym ojcem. I myślę, że jestem. Oczywiście mam jakieś braki, pewne rzeczy można zrobić lepiej. No, na pewno mi brakuje trochę cierpliwości w dalszym ciągu, aczkolwiek dużo się w tej kwestii zmieniło, ale tak jak mówię, no, cały czas się uczę i staram się zmieniać i próbuję być jak najlepszą wersją siebie. Mhm. Ten dużo się przewija tego wątku, że jesteście taką włoską rodziną, że są krzyki, jest spokój. Jak się godzicie? Też przesadzają z tym. No. Rzeczywiście może jak docieraliśmy się te pierwsze takie nasze lata w małżeństwie, kiedy przyszły dzieci, no to zdarzały się nam kłótnie, bo to jednak nowe wyzwania i nagle nowe obowiązki. Każdy miał swoje życie prywatne, zawodowe. Musieliśmy się jakoś w tym wszystkim odnaleźć, dopasować, ale to jest zupełnie normalne. Myślę, że większość ludzi tak ma. Ale teraz wcale się nie kłócimy zbytnio, nie pamiętam. Jakbyś mi teraz się spytał, kiedy się ostatnio pokłóciłem z żoną, to z ręką na sercu ci powiem, że nie pamiętam, bo nie wiem. Mm-hmm. No bo też powiedziałeś taką rzecz o wybuchowości, że to było w odniesieniu do stosunków, że masz huśtawki czasami emocji, bo grasz, ja wiesz, i że Paulina dopiero to zrozumiała, kiedy zaczęła występować w telewizji na żywo. Sama weszła w ten show biznes, kiedy zaczęła wystawiać się tak właśnie, jak ja to mówię, na widok publiczny, na ocenę ludzi, widać, że zaczął ją to mocno stresować. Pamiętam, że miałem kiedyś takie, wiesz, szczękościski, nie, takie stresowe, i ona zawsze się patrzyła na mnie tak, no o czym ja go nie gadam. I nagle okazało się, że ma to samo, że się stresuje. Rano trzeba wstać, iść, być w tej telewizji, powiedzieć to wszystko, musi grać, jest na żywo i jakby zupełnie zmieniło się jej podejście wtedy do sytuacji. Zaczęła mnie lepiej rozumieć, co ja przeżywam, tak? A ja to robię od lat, jakby. Mhm. Że tym się zajmuję, więc to już trwa, no. To no, nie jest proste. No nie, i ta perspektywa, pogłębienie tego, że ona teraz trochę rozumie, jak wygląda twój świat w jakimś tam odniesieniu fragmentu, no bo wiadomo, że to jest nie jeden do jednego to samo, ale jednak daje taki przedsionek tego do lepszej komunikacji i zrozumienia, dlaczego możesz być zdenerwowany, dlaczego może ci się nie chcać gadać, albo dlaczego właśnie patrzysz w sufit od kilku godzin, bo po prostu chcesz odpocząć. A dla ciebie ta sytuacja, kiedy Paulina przyszła pracować do Dzień Dobry TVN, była dużą zmianą w życiu? Nie, no tak, pewnie, że była, bo wiesz, do tej pory ona miała jakąś taką miarę nieregularną pracę, gdzieś tam wyszła od czasu do czasu, a tu nagle też zaczęła mieć takie już konkretniejsze obowiązki. I tu ja znów musiałem trochę przejąć opiekę nad dziećmi i załatwianie niektórych rzeczy, więc to była dla mnie zmiana. Mm-hmm. Powiedziałeś bardzo ładną rzecz o małżeństwie, że małżeństwo jest wielkim wyznaniem, podobne jak kapłaństwo. Nie chcę, żeby było źle zabrzmiało, ale jest to pewnego rodzaju, krzyżem, który trzeba nieść, bo nie zawsze jest pięknie i różowo. Przychodzą kłótnie czy kryzysy i to jest najzupełniej normalne. Trzeba tylko umieć z tego wszystkiego wyjść. Padło kiedyś hasło, rozwiedźmy się? Proszę cię, milion razy. Tak, jak myślę, w większości małżeństw, no człowiek pokłóci, to wiesz, to jest zupełnie normalne, ale myślę, że nigdy nikt z nas nie powiedział tego poważnie, tylko w jakichś emocjach i za chwilę już było dobrze. Ty znajdujesz klucz do rozwiązywania wszelkich problemów, konfliktów w modlitwie. Jaka to modlitwa? Wiesz, że często rozmawiam z Bogiem i proszę Go o taką łaskę,
podejmowania odpowiednich decyzji, o taką łaskę, żebym umiał odpowiednio zachować się w danej sytuacji, odpowiednio zareagować. I to działa. Póki co na pewno mam na to namacalne dowody, że potrafiłem czasem wyjść. Tak mi się wydawało trudne sytuacje, że nagle otwierało się coś takiego w głowie, że wiedziałem, co powiedzieć, jak się zachować. Czasem już byłem mocno nakręcony i taki, że nie odpuszczę, że po prostu tak nie może być i koniec. I dostawałem nagle coś takiego, że potrafiłem w ogóle pójść zimną drogą i podjąć, powiedzieć słowa, czy zareagować w taki sposób, że nigdy bym się o to nie podejrzewał. To się brało, skąd się to brało. Tak jakbym rzeczywiście dostał tą taką mądrość podjęcia odpowiedniej decyzji, odpowiedniego zareagowania na trudną sytuację. No bo był też taki moment w twoim życiu, że zmarł tata, twój syn zachorował, bo tam były jakieś problemy zdrowotne z tego, co mówiłem. No myśmy mieli taką trudną sytuację, on był malutki, bo miał operację, co prawda to nie był jakiś, wiesz, długa operacja i długi pobyt w szpitalu, ale były to dolegliwości, które gdzieś tam zagrażały jego życiu, więc trzeba było szybko reagować i to był duży stres. No Paulina mówiła, że to zostawiło duże takie odciśnięte piętno na twojej psychice. No, bo mi się dużo rzeczy też rzeczywiście wtedy skumulowało, bo ojciec zmarł, urodził się od razu Jędrek, więc ja jeszcze wiesz, no byłem taki mocno rozbity. Ja też nie podejrzewałem się, że ja będę tak przeżywał tą śmierć ojca, że to będzie aż takie trudne dla mnie. I pewnie jeszcze jak był pogrzeb i tak dalej, to żyłem w takich emocjach, to było wszystko świeże i nie czułem tego. A potem rzeczywiście jak już doszło do mnie, że tego ojca nie ma, to zacząłem to odczuwać nawet fizycznie, zdrowotnie. Wysiadła mi ręka, zacząłem też, wiesz, jak miałem dolegliwości fizyczne, z którymi sobie nie mogłem poradzić, to zacząłem szukać powodów takich psychologicznych, psychicznych, że się tak stało, a nie inaczej. I do kogo bym nie poszedł, a mówię tu o psychologach, to doszło do tego samego punktu, że ewidentnie to jest powiązane z odejściem mojego taty. Bo nie do końca się dało to fizycznie, wiesz, no, badali mnie, niby wszystko jest w porządku, tak? A coś nie działa, czyli się szuka przyczyn w psychice. No i to mnie mocno gdzieś tam też przybiło i tak, no trudny to był czas dla mnie. Tak. Więc te problemy Jędrka też, no, były mocno takim jeszcze dodatkowym, mocnym stresem. I jeszcze wtedy tam była trasa koncertowa, z tego co pamiętam, ale mówię to z głowy, czyli z niczego. A sam wpadłeś na pomysł, że trzeba szukać gdzieś pomocy? Czy ktoś ci powiedział, żebyś poszedł do jakiegoś specjalisty? Nie, no sam, no bo wiesz, ja zacząłem mieć problem z graniem w ogóle, tak? No fakt, że robię to już tyle lat, to jedno, no to na pewno ma znaczenie, ale wiesz, no ewidentnie było to powiązane też z psychiką, więc nawet wiesz, pracując z fizjoterapeutami, byłem odsyłany do psychologa przez nich, tak? Więc byłem naprowadzany na taką drogę. To jest bardzo ciekawe, że już w tamtym etapie po prostu można było, a taki gość jak ty potrafi iść do psychologa i się otworzyć? Powiem ci, że ja lubię. Naprawdę. Nie wiem, ale nie mam z tym problemu. Kompletnie nie mam z tym problemu i uważam, że to jest super. Trochę my jeszcze żyjemy w Polsce, gdzie ludzie często wstydzą się iść po pomoc i korzystać z porad psychologów. Inaczej to wygląda w Stanach, ale ja naprawdę polecam, bo z moich doświadczeń to jest dobre i ani chwili bym się nie zastanawiał, jakbym miał znowu pójść. I czasami żałujesz, że za późno? Nie, myślę, że nie. Zawsze szedłem wtedy chyba, że kiedy trzeba było. No może przydałoby mi się, jak byłem tym nastolatkiem, żeby mi pewne rzeczy naprowadził jakoś, no ale to wiesz. Wszystko ma swój czas. No tak. Tutaj akurat nie ma co się z tym sprzeczać, ale zastanawiała mnie ta perspektywa właśnie tego, że czy potrafiłeś się tak otworzyć i zacząć mówić tylko prawdę. Ciekawe, że nie miałem z tym żadnego problemu. Gdzieś przy mojej introwertycznej naturze kompletnie nie miałem z tym kłopotu. I od razu czułeś, że ci pomaga? Tak, czułem, że to ma sens. No, czułem, że to działa i co więcej, wiesz, tak się zastanawiam, jak to będzie. Nawet rozmawiałem z tą, akurat to była pani psycholog, kiedy dość.
Ona mi powiedziała, że sam to poczuł i rzeczywiście tak było. Że ja poczułem pewnie, że okej, już wszystko załatwiłem i nie muszę tam już chodzić dalej, nie? I tak coraz rzadziej to wygasło. A długo chodziłeś? Ja już teraz nie pamiętam, ale dosyć długo. Może nie latami, ale z pół roku, może trochę dłużej. Na pewno dużym fragmentem twojego życia też jest wiara. Dzisiaj jest moda na apostazję, chociażby jak Dawid Podsiadło, popularni ludzie mówią jak Ania Dąbrowska, że ich dzieci nie mają chrztu. Jak ty patrzysz na takie mówienie o tym głośno? Wiesz, dla mnie to jest tak intymna rzecz i tak moja, że ja na pewno bym, jeżeli bym chciał odejść od kościoła, nie, na pewno bym nie ogłaszał tego światu i nie oplakatowywał miasta, tylko po prostu bym to zrobił sam w sobie, w ciszy i tyle. Nie wiem do końca, czemu to ma służyć i czy to jest dla kogokolwiek dobre, że tak się afiszuje z takimi rzeczami. No, widocznie ma taką potrzebę i takie, taki pogląd na sprawę. Ja nie mam takiego. Co tracą ludzie odchodząc z kościoła, twoim zdaniem? Ludzie to w ogóle się im to miesza wszystko, bo oni... No, trzeba też oddzielić trochę to wszystko. No, po pierwsze, przede wszystkim należy pamiętać, że w kościele pracują ludzie, tak? A przecież każdy z nas wie, że ma jakieś wady i jest ułomny i nie jest perfekcyjny, więc łatwo sobie wyobrazić, że ci ludzie, którzy w tym kościele pracują, też popełniają błędy, robią źle, grzeszą, czasem nawet robią straszne rzeczy, bo są ludźmi. Więc mieszanie tu do tego wszystkiego Boga i Kościoła kompletnie nie ma sensu. Trzeba umieć to wszystko wyodrębnić. Ja lubię chodzić do Kościoła. I mi jest dobrze, jak chodzę do kościoła. Znajduję tam jakąś wspólnotę i lepiej mi się żyje. Mi pomaga to. Widzę w tym kompletnie sens, więc ja na pewno tego nie będę zmieniał. I tak jak mówię, no, nie będę nikogo oceniał, bo tak samo są ludzie dobrzy w kościele, jak i poza kościołem, podejrzewam. I tak samo są ludzie źli poza kościołem, jak i czasem w samym kościele, tak? Więc wrzucanie kogoś i szufladkowanie w jakiś sposób nie ma tu sensu. Ty sam miałeś kryzysy wiary, bo mówiłeś, że o tym nawet w takim odniesieniu, że kto nie ma. I jak wyglądają takie kryzysy wiary u takiego człowieka jak ty? No wiesz, ja to wręcz się kłóciłem z Panem Bogiem i się wkurzałem. Mówię, dobra, to ja w takim razie bardzo ci dziękuję i ja już więcej się ani nie będę do ciebie modlił, ani tak. I co, i gdzie, i jak to w ogóle, czemu? No modlę się, chodzę, staram się i znów mi nie wyszło, tak? Wiesz, to po prostu złość, taka ludzka złość, że w takim razie dziękuję bardzo, do widzenia. Już mnie tam więcej nie pójdę do kościoła i tam mnie nie zobaczycie, bo czemu mnie to spotyka? No czemu kolejny raz? Ale to było w emocjach, a potem przychodziła refleksja i okej, nie wiem, nie rozumiem w tym momencie, dlaczego tak się dzieje, ale być może będzie mi dane kiedyś zrozumieć i rzeczywiście też tak się działo, że po jakimś czasie okazało się, ile dobra wyniknęło z tego, że wtedy nie dostałem tego, co chciałem dostać i też, że stały się jakieś złe rzeczy, że to wszystko okazało się, miało sens. I tylko wyłącznie z tego wyszły dobre historie. Oczywiście na niektóre rzeczy nie dostałem odpowiedzi i dalej się zastanawiam. No po co ale, musisz żyć? Tak, dokładnie. I tu powiedziesz bardzo mądrą rzecz. Ale wierzę głęboko, że kiedyś się dowiem. Być może będzie to po śmierci. Długo się obrażałeś? Nie. To takie, że jestem emocjonalny. Wybucham, powkurzam się za chwilę jest okej. A na co nie potrafiłeś przez długi czas znaleźć odpowiedzi? Wiesz co, choćby na to, że sobie nie mogłem poukładać życia prywatnego, bo to jednak było dosyć długo, że cały czas gdzieś mi się nie udawało i to kosztowało mnie dużo emocji, zdrowia, no cierpiałem. Więc to już było dla mnie takie ciężkie, no i myślę, że to już był, nie wiem, czy bym miał dalej siłę jeszcze szukać, że byłem zmęczony tym po prostu.
Tym poznawaniem. Tym poznawaniem, szukaniem, że znów się nie znów coś się wydarzyło takiego, że to wszystko szlak trafił, tak? I dlaczego? No przecież się starałem, próbowałem, tak robiłem, a tak chciałem, nie. A imprezowałeś kiedyś? W sensie? Takim, że gwiazda, imprezy, koncerty, zabawy, bankiety. A mówisz po koncertach? Po koncertach w życiu, jak byłeś singlem, jak, nie wiem, było ci źle i chciałeś się zamknąć. Nie, ja nie, znaczy wiesz, ja tak jak ci wspomniałem, przez to, że ta muzyka była moją pasją i ja grałem, to wiesz, no głównie grałem na imprezach, więc siłą rzeczy byłem na tych imprezach, bo tam pracowałem, w knajpie, czy wesele, czy urodziny, czy wiesz, nigdy nie chodziłem na jakieś dyskoteki, jakieś takie rzeczy, może parę razy byłem, tylko to imprezowanie moje to było po prostu granie na skrzypcach i spotykanie się z ludźmi, napiliśmy się czasem, no różne rzeczy się działy. Tak? No bo wiesz, często ludzie zapijają introwertyzm. I wtedy stają się ekstrawertykami po alkoholu, że wychodzą, dostają odwagi, nie, czasami to jest takie paliwo dla tych ludzi. Nie, no jeżeli już tam imprezowałem i się napiłem, to nie dlatego, że chciałem pozbyć się mojej skłonności introwertycznych, tylko dlatego, że lubiłem po prostu, że było mi fajnie, no. I tyle, a nie po to, żeby być bardziej kontaktowym. Powiedziałeś kiedyś, że celebrycki świat próbował cię wciągnąć, ale tak spojrzałeś na to, że nie czułeś się tam zbyt dobrze, bo nie czułeś prawdy. Bo nie czułem i wiesz, wiele razy bywałem na jakichś bankietach, nie wiem, pokazach mody, jakichś imprezach takich warszawskich i wychodziłem stamtąd obdarty z energii i nie wiedziałem do końca dlaczego. A ty zawsze jesteś prawdziwy? No chyba tak. Myślę, że tak. No. Bo wiesz, jak dużo ludzi dzisiaj mówi się o tym, to jest popularne, że ludzie ubierają maski. No nie, no ja po prostu szedłem tam i pogadałem z ludźmi, ale przez to, że może właśnie na tego typu imprezach ludzie są w maskach, mówiąc przenośnie, to czułem się z tym zmęczony. W żaden sposób mnie to nie wzbogacało nic. Obdzierało mnie to z energii kompletnie. Dlatego przestałem to robić. Chodzę na jeden pokaz w roku mody do mojego kumpla Mariusza Przybylskiego i nie bywam na tego typu imprezach. Oczywiście czasem może gdzieś muszę iść, bo robię akurat coś takiego, wiąże się to z moim życiem zawodowym, czy z moimi jakimiś przyjaźniami, znajomościami, ale generalnie nie lubię. Jak już postawiłem ciebie obok prawdy, to uważasz, że prawda zawsze się obroni? Myślę, że tak. Nawet myślę, w mediach? Wiesz co, no wiadomo, że w mediach można wszystko zmanipulować, przekręcić, ale i tak prędzej czy później wyjdzie. I zresztą tak jest ten świat skonstruowany. No, jak popatrzymy choćby na historię, to widzimy, że to działa i że w pewnym momencie fakty wychodzą na wierzch i widzą światło dzienne. No. Mnie zastanawia podejście takiego gościa jak ty, takiego bardzo prawdziwego i zgodnego z tym, kim chcesz być i jaki chcesz być i bardzo spójnego z wartościami i z życiem medialnym, to kiedy dostajesz propozycje do kampanii reklamowych, to po prostu robisz je czasami, bo głupotą byłoby odrzucać takie Nie. propozycje, które dostajesz? Słuchaj, zawsze staram się zrobić taką kampanię, której po pierwsze musiałem się wstydzić, że zrobiłem i poza tym, żeby była też spójna z tym, co myślę o świecie, z tym, jak go postrzegam, z tym, czym się zajmuję. Mogłem zrobić wiele reklam, naprawdę różnych i zarobić na tym grubą kasę, ale nie zrobiłem, odmówiłem, bo nie wiem, no nie chciałem reklamować, kurde, karkówki na grilla, czy pasztetu, wiesz, czy czegokolwiek innego, bo po prostu byłoby to kompletnie bez sensu. Ale to dostawałeś tak potężne propozycje, jak był mnie Vito Bambino, opowiadał o tym, że od jednej z platform miał dostać 500 000 złotych za jedną reklamę. No myślę, żebym zarobił 500 000 na pewno, jak nie więcej, za coś, co odmówiłem. Dlaczego odmawiałeś? No bo karkówka nie, to jest rzucenie, myślę, że no, wiesz, tak. No nie mówię o firmy, ale co to były za branże? No sklepy, tak, okay. Jakieś wiesz, duże sklepy, takie rzeczy. To uciekajmy do muzyki. A na muzyce cały czas się da bardzo dużo zarobić? Czy bardzo dużo się da zarobić na muzyce? Wiesz, no myślę, że
taki gość jak Dawid Podsiadło zarabia bardzo dużo na muzyce. Czyli się da. Mhm. Tylko to też nie jest takie proste. Wiesz, na pewno zarabiam na muzyce ci, którzy piszą teksty, melodie, którzy jeszcze to zrobią w taki sposób, że te melodie, te piosenki stają się przebojami, potem są odtwarzane w radiach. Więc da się. A taki gość jak ty? Ja nie narzekam, nie jest źle. Nie jest źle. Bo też zastanawiało mnie, jak powiedziałeś o tym, że muzyka, współczesna muzyka została odarta z romantyzmu. Wiesz, głównie zarabia się na graniu koncertów tak naprawdę. No. Sprzedaży płyt już nie ma, no bo są streamingi. Mhm. W Polsce jeszcze to wygląda tak, że artyści, muzycy, autorzy tekstów, melodii wcale nie mają dobrych procentów z tych streamingów. Nie zarabiają tak, jak choćby na Zachodzie. Więc to nie jest jakieś wielkie źródło dochodu. My głównie w tej chwili żyjemy z grania, po prostu. No i wiesz, no, ja mam jakieś też tam teksty, czy jestem współautorem, czy tam autorem, więc też mam tantiemy z tego, no choćby, nie wiem, z piosenki Boso, tak, no, jest grana często w radiach do tej pory. Czy Chwila, taka nowa piosenka, która niedawno wyszła i też jest grana, więc na pewno coś tam zawsze skapnie, ale tak jak mówię, no główny dochód to jest granie koncertu. Ale chyba na koncerty cały czas jest. Duża chęć. Ja też się nie ograniczam tylko do tego, że gram, no bo robię też różne inne rzeczy, no nie wiem, no w tej chwili robię ten program magiczny Podhale o architekturze, o Podhalu, o ludziach stamtąd, więc też staram się szukać innych dróg jeszcze w swoim życiu. Oczywiście też nie robię tego dlatego tylko, że mogę tam zarobić kasę. Staram się cały czas wszystko tak robić, żeby mieć z tego przyjemność, być do tego przekonanym, a przy okazji zarobić. No ale powiedziałeś, że im jestem starszy, tym częściej myślę o końcu kariery. No to jest normalne, bo nie, wiesz, nie chciałbym być tak doprowadzić do tego, żeby groteskowy w tym, co robię, żeby do takim, nie wiem, jakimś... Wiesz, mądre są te słowa, które śpiewał Grzegorz Markowski, że trzeba umieć zejść ze sceny, tak? Czy niepokonanym. Niepokonanym. No, że boję się takiej śmieszności trochę w tym wszystkim, bo wiesz, on powiedział ważną rzecz, że granie muzyki rockowej wymaga bycia w formie energicznym, że on tak to widział i stwierdził, że już skoro nie jest w stanie dalej tego robić, to lepiej, żeby szedł, bo po prostu robiłby coś wbrew sobie. I myślę, że ja podobnie na to patrzę. No nie chciałbym być takim śmiesznym gościem, który gdzieś tam podryguje, gra na tych skrzypcach, stara się zrobić coś więcej niż niż go stać w danym momencie. To jak ten pan, o którym mówiłeś, co nie potrafił tego drzewa na przyczepę, włożyć, i wydaje mi się, że to jest coś, co jest bolesne w oczach. Po prostu trzeba się umieć zastarzeć ładnie. O. Trzeba umieć się wyrzekać praw młodości w pewnym momencie, tak, że umieć z czegoś zrezygnować, co już po prostu może nie do końca ci przystoi. No, przystoi to może za mocne słowo, ale właśnie, żeby nie być takim śmiesznym. Dlatego mnie zawsze tak, nie wiem, przerażało, jak widziałem takich, wiesz, facetów w średnim wieku, którzy nagle zaczynali się ubierać jak dwudziestolatkowie i jakieś tam panienki, wiesz. To było dla mnie takie żenujące zawsze i zawsze się modlę, żeby Pan Bóg mi na tyle dał rozumu, żebym nie popadł w coś takiego, żebym nie był po prostu śmieszny. Zainteresujesz się w takim wypadku biznesem? Wyobrażasz sobie gdzieś płaszczyznę do inwestowania kasy? To jest trudne dla mnie, bo ja nie jestem z natury biznesmenem. Ja nie potrafię kompletnie robić biznesu. Nie jestem do tego stworzony. Wiesz, jestem architektem tak naprawdę i mam o tyle szczęście, że mój brat ma pracownię, mój bratanek Jasiek ma też świetnie rozwiniętą pracownię architektoniczną i mam nadzieję, że jak już, nie wiem, nie będę mógł grać, nie będę miał na to siły, czy nie wiem, co innego się wydarzy, to nie wiem, będę mógł zapukać tam, powiedzieć: ty Jasiek, weźże, nie masz jakiej roboty, porysowałbym coś, może byśmy coś zaprojektowali razem, może, bo wiesz, liczę na to, że zostanę wtedy przy
przyjęty. Wyobrażasz sobie siebie w takiej pracy, w takiej codziennej? Ja bardzo lubię projektować i powiem ci, że jest to dla mnie taka robota, która daje mi ogromną satysfakcję, też odcina mnie od tego zgiełku, który wiąże się z graniem i z występowaniem na scenę. I też się w niej realizuje, że przynosi mi radość. Pewnie najbardziej by mi brakowało, gdybym musiał znów siąść i rysować. Oczywiście ja cały czas rysuję, staram się mieć kontakt z zawodem, coś tam projektuję. Jest kilka domów wybudowanych według mojego projektu, ale wiadomo, że nie poświęcam temu tyle czasu. Natomiast co chciałem powiedzieć, że nie wiem tylko, czy gdybym właśnie tak już musiał całkiem się tym zająć, nie brakowałoby mi tego ruchu związanego z graniem, z występami, że co chwilę gdzieś jadę, że jestem w co chwilę. Co rusz to w innym miejscu, że zmieniam hotele, zmieniam otoczenie, to jest, tego by mi mogło brakować. Tak? No szybciej się... można byłoby się zestarzeć. No wiesz, no, z tym bym miał na pewno kłopot i tego się obawiam, nie? Że ja no, jestem tak już nauczony w tym ruchu, w tym byciu co chwilę gdzie indziej, że ja mam problem, żeby tak dłużej w domu posiedzieć, wiesz, i wytrzymać taką monotonię. Co jest dla ciebie w twoim życiu szczęściem? Szczęściem co jest? Egoistycznie, żeby wykluczyć od razu dzieci i rodzinę. No strasznie lubię grać. Lubię to, wiesz, lubię być na scenie. Lubię ten moment, bo wtedy czuję, że jestem w odpowiednim miejscu. Ale to nie o to chodzi, że ja stoję na scenie, żeby mnie podziwiali, tylko że mogę grać, muzykować z kolegami. Czuję się wtedy spełniony, że gram, nie wiem, gram solówkę. To mnie kręci. Po prostu daje mi to napęd do życia i daje mi to takiego kopa. No. Bodźcuje mnie to mocno. To jest fajne. A ty lubisz chodzić na cudze koncerty? Czasami, ale nie bywam często na koncertach. Rzadko. A najlepszy koncert, na jakim byłeś, to kogo to był koncert? Ojejku, wiesz, ja bardzo lubię jazz i mam kumpli, którzy grają na skrzypcach i myślę, że najlepszy koncert, na którym byłem, to właśnie koncert skrzypcowy, jazzowy, wykonany przez Atom String Quartet, przez moich kumpli, których bardzo podziwiam i fascynuje mnie to, jak grają jazz na skrzypcach w kwartecie, co jest bardzo nietypowe. I takich kwartetów na świecie może są tylko 3-4. A ludzie potrafią dać ci tyle szczęścia, co muzyka? Chyba nie. Ludzie mi nie dają takiego... Albo wiesz co, może to jest tak, że to jest trochę inny rodzaj szczęścia, bo granie daje mi takie spełnienie, co się wiąże ze szczęściem. A spotykanie z ludźmi fajnymi, z którymi mogę porozmawiać, z którymi mogę się spotkać, na których mogę liczyć, którym mogę zawierzyć problemy, też mi dają szczęście, bo dają mi też jakieś poczucie bezpieczeństwa. I to jest bardzo ważne w moim życiu. A uważasz, że potrafiłbyś z muzyki czerpać te same szczęście, gdybyś dzisiaj grał w barach? Nie. Myślę, że nie, ale to wiesz dlaczego? Bo ja w pewnym momencie grając w tych knajpach czułem, że stoję w miejscu, że ja się nie rozwijam, że kręcę się w kółko po prostu i chciałem czegoś więcej, chciałem wyjść ponad to, chciałem zrobić coś innego, chciałem grać inną muzykę. Nie chciałem już grać tylko i wyłącznie folkloru, bo wydawało mi się, że już go znam dobrze i że już to jest cały czas to samo. Chciałem więcej i więcej. I podobnie potem było z Zakopowerem, że cały czas chciałem więcej, teraz też chcę. No właśnie, a co teraz może być twoim polem do rozwoju? Cały czas to co robię. Nowa płyta, nowe brzmienie, inne. Zapraszanie innych muzyków na tą płytę, gości. No, można wiele rzeczy wymyślić. No ale jeżeli miałbyś myśleć o marzeniu. Wszystkim chciałbym się rozwijać jako skrzypek, żebym czuł, że to jest progres, że gram coraz lepiej. Że wiesz, wspinam się gdzieś. I gdzie się wspinasz? Co jest twoim szczytem kariery? To zobaczymy. Nie, a marzeniem? Marzeniem o szczycie. Co jest? Wiesz, to tak faluje. Ja byłem w różnych już punktach tej kariery i myślę, że
to nie jest tak, że ty cały czas idziesz do góry i... No nie, to tak kompletnie tak nie jest. No, tylko to jest takie, raz jesteś tak, raz ten wychodzisz na ten szczyt wyżej, spadasz na dół, potem wychodzisz trochę na mniejszą górkę, ale gdzieś tam to tak faluje, ale jednak krzywa jest wznosząca, jakby, tak? No i czymś innym też staje się szczyt czasami. No bo o czymś innym mogłeś marzyć, jak miałeś 25 czy 30 lat, a o czymś innym możesz zupełnie marzyć dzisiaj. I to mnie zastanawia, twoja perspektywa tego, czym jest dzisiaj sukces taki, który byś chciał osiągnąć. To jest fajne, bo też człowiek z wiekiem nabiera pokory i potrafi się też cieszyć z mniejszymi rzeczami czasem. Pamiętam, że dawno marzyłem, żeby grać, żebyśmy grali za granicą i jak najwięcej. No rzeczywiście udawało się nam, bo i zagraliśmy trasę w Chinach, w Indiach, zagraliśmy w iluś tam innych krajach. Nie wiem, zagrałem nawet w Carnegie Hall koncert za Atom String Quartet z Głosami Gór, z profesorem Maksymiukiem, Januszem Olejniczakiem. Wow! A teraz potrafię się cieszyć, że zagrałem w Kaletach na przykład koncert ostatnio. Tak się przyłapałem na tym. Boże, jak fajnie, że tak samo się czuję spełniony. Wiesz, może by było inaczej, gdybym nie był w tamtych miejscach wcześniej, tak? Ale teraz daje mi satysfakcję to wielką, że nie wiem, jadę w jakąś taką miejscowość w Polsce, mało znaną, spotykam fajnych ludzi, co więcej, ci ludzie się super bawią na tym koncercie, słuchają nas, widzę zainteresowanie na ich twarzach i emocje, że oni to przeżywają. To jest piękne. I to nie musi być nie wiadomo jakie miejsce i jaka sala koncertowa. Interesujesz mnie jako człowiek, bo powiedzieliśmy trochę o takich rzeczach pozytywnych, o tym szczycie, o zmienianiu perspektywy, o dorastaniu, o tym, jak potrafisz spojrzeć na siebie do tyłu i jak to było, jak mniej więcej ty byłeś jakim człowiekiem. A co cię obrzydza w życiu? Czego nie potrafisz znieść? Nie lubię hipokryzji strasznie takiej. To nie lubię, bardzo nie lubię. Ktoś, wiesz, kreuje się na nie wiem, no, nie wiem jak to, ale każdy wie, co to znaczy hipokryzja. Nie muszę tego tłumaczyć. Nie, też nie lubię sztuczności, no po prostu nie lubię takiej... Dla mnie człowiek, który nie jest prawdziwy, jest fałszywy po prostu. Udaje kogoś. Nie lubię nieszczerych ludzi strasznie. Takich, z którymi rozmawiasz i czujesz, że on kompletnie myśli i uważa co innego niż w rzeczywistości mówi. Jest kompletnie inny. Nie lubię. Lubię prawdziwych, zwykłych, prostych ludzi, którzy noszą sobie szczere, proste, fajne emocje, którzy nie udają kogoś, kim nie są, nie starają się być lepsi niż są w rzeczywistości, którzy jak mówią, tak robią. I to jest piękne. I to lubię w życiu i też zmierzam do tego, żeby się takimi ludźmi otaczać, żeby z takimi ludźmi się spotykać, bo oni też ładują gdzieś moje akumulatory i dają mi poczucie szczęścia. Dużo masz przyjaciół? Nie, ale za to nie dużo, ale za to mam porządny. A ty jesteś dobrym przyjacielem? Ojejku, no tu mogę mieć dużo zastrzeżeń do siebie. Ale na pewno wszyscy moi bliscy mi ludzie mogą na mnie liczyć. Ja czasem zaniedbuję przyjaźnie, ale to też może przez to, że robię w życiu to, co robię, że wiesz, dużo gdzieś mam zajętości, podróżuję. Też trochę jestem w Warszawie, trochę w Kościelisku. Jak jestem tu, no to znów zaniedbuję tamte znajomości, przyjaźnie i na odwrót, no. Trochę jestem taki porozbijany, ale to nie znaczy się, że nie noszę ich w sercu i że o nich nie pamiętam i że kiedy jest jakaś potrzeba, że trzeba im pomóc, to oczywiście, że jestem do tego gotowy. W showbiznesie z kimś się przyjaźnisz? Chyba nie. Z moją żoną. Ta przyjaźń też jest dość ciekawa. Nie, wiesz, jest wielu ludzi, których lubię, ale wiesz, no przyjaźń to jest gruba rzecz. To żeby się z kimś przyjaźnić, no to jest długa też droga i nie mam takich w showbiznesie. No ale w showbiznesie też już jesteś kupę czasu.
No jestem, ale widzisz, taki to show biznes, że ciężko tu o to, żeby... No wiesz, to też zależy, co kto potrzebuje do tego, żeby ktoś był jego przyjacielem, tak? U mnie to jednak jest długi proces i to czego potrzebujesz? Proste. No wiesz, no muszę, wiesz, no przez kim musisz poznać tego człowieka, no musi między wami w jakiś sposób iskrzyć, no wiesz, fajnie jest, jak macie podobne postrzeganie świata, podobne, na składa się wiele rzeczy, no przede wszystkim musisz wiedzieć, że możesz zaufać tej osobie, no tego się nie buduje szybko i łatwo. Mm-hmm. No nie, no to jest trudne. Czasami można się w kimś zakochać od tak, no tak, ale z przyjaźnią chyba tak od... Czy zakochać, zauroczyć. Znaczy zauroczyć, tak. Bo miłość to dopiero jest skomplikowana sytuacja. I wiesz. Właśnie mi to też już się tak zakochałem, nie, że tak, ile kogoś znasz, że tam miesiąc. Nie, to nie jest zakochanie, to nie jest miłość jeszcze. Mm-hmm, to jest jeszcze daleka droga do weryfikacji tego wszystkiego. I tak, wiesz, no i z przyjaźnią też jest podobnie. No ale zobacz, wydaje mi się też, że, bo te związki twoje raczej nie trwały miesiąca, tylko trwały dłużej. I to też jest taka historia o tym, że musisz zrozumieć, że musisz znieść kogoś wtedy, kiedy jest najgorszy. No więc właśnie, no wiesz, bo my żyjemy w trudnych czasach, temu te też małżeństwa i związki się szybko rozkładają, bo ludzie są tak przyzwyczajeni trochę, że nie wiem, jak ci się zepsuje telewizor, to wyrzucasz, kupujesz nowy, lodówkę i tak samo. A, i my zaczynamy tak samo podchodzić do małżeństwa, do związku, do bycia z kimś, że jak mało ci coś nie pasuje, to żegnam, do widzenia, bo ja tego nie będę znosił, nie będę tego wytrzymywał, w imię czego mam to wytrzymać, tak? A to nie na tym polega do końca. No. Trzeba dźwigać tego taki? Człowieka. Nie, raczej nie. Trzeba tego człowieka dźwigać po prostu takim czasem, jakim jest. Oczywiście wymagać i rozmawiać, próbować coś zmieniać, no ale pamiętać, że jednak, że to jest tylko człowiek i ma tak samo prawo do słabości, błędów i tak dalej. No. Mm-hmm. No, wydaje mi się, że każdego jest taki, niezależnie od tym, czy raz ciebie, czy raz Paulinę, po prostu trzeba drugą osobę dźwigać na plecach. Tak, to fajnie, wiesz, jak się ludzie uzupełniają, że jak ja widzę, że ona jest w jakimś słabym stanie, czy ma problem, czy coś, no to staram się ją wesprzeć, ciągnąć do góry i w drugą stronę. No ona widzi, że ja mam słabszy czas, zaczynam być mało cierpliwy, wydzieram się na dzieci, to ona jakoś to próbuje przejąć, łagodzić. I tak się nam to udaje często robić, że tak się uzupełniam i wtedy to ma sens. No bo jeżeli nie tym, to czym mogłaby być miłość? No więc właśnie, na tym to polega. Miłość to nie jest, to nie są motyle w brzuchu i wiesz, po prostu taki etap, kiedy jesteś odurzony, kręci ci się w głowie na sam widok tej drugiej osoby, tylko no testem na miłość jest mieszkanie z kimś, bycie, lata, nie miesiąc, dwa, tylko wtedy można powiedzieć o miłości, kiedy przeżyło się z kimś całe życie, wytrwało się w tym, zniosło się wszystkie przeciwności losu i słabości tej drugiej osoby. To była miłość. No. Mm-hmm, to prawda. W ogóle uważam, że artysta powinien być trochę takim drogowskazem. Więc jeżeli jesteś drogowskazem, gdzie prowadzisz? Ojejku, czy ja jestem drogowskazem? Bardzo bym chciał, żeby to, co gramy, śpiewamy, nasza twórczość taka była, bo to myślę ważne, żeby nie uczyć, umoralniać, czy wiesz, nie wiem, mądrzyć się przed ludźmi, ale w jakiś sposób ich ukierunkowywać swoimi przeżyciami, doświadczeniami, tym, co się już nam udało przerobić. Przeszliśmy przez jakiś trudny etap, śpiewam o tym, ktoś, kto właśnie przez niego przechodzi, słyszy, o, ten gość przez to przechodził, co ja. Czyli nie tylko mnie to w życiu spotyka, jak on dał radę i wyszedł z tego, to i ja wyjdę. I to jest moja historia, bo ja tak miałem. Słuchając piosenek jakichś tam, złapałem się na tym, że ja miałem kłopot, to szukałem pomocy w tekstach innych, że oni o tym śpiewają, czyli dotknęło ich to i to mi bardzo pomagało. A wiesz co, jestem ciekawy jednej kwestii. A myślałeś kiedyś w swoim życiu, że nie dasz rady? Nie. Nie. No miałem takie zwątpienia, że nie, ale że to już ale w głębi duszy
głębi serca wiedziałem, że dam radę. To jest sakramencko ciężko teraz, ale dam radę i koniec. I tak będzie. I rzeczywiście dawałem radę. A dlaczego dopiero nabrałeś sensu takiego, że twoje życie ma głęboki sens, jak urodziły się dzieci? Wiesz, ja zawsze wiedziałem, że moje życie ma sens i że gdzieś zmierzam w jakąś piękną, że zmierzam w jakąś piękną stronę. Ale dzieci są takim dopełnieniem tego wszystkiego i czymś takim niezwykłym kompletnie. Jezus, wiesz, no, dzięki nim też ja się zmieniam i rozwijam się jako człowiek i staję się, mi się wydaje, lepszy przez to, że te dzieci mam, bo muszę się wyrzec siebie. Wiesz, największym problemem człowieka jest jego ego. Popatrz się, ile by było mniej, w ogóle jaki by był świat, gdyby nie ego ludzkie, każdego z nas. A posiadanie dzieci sprawia to, że to ego trochę nam się kurczy, że musimy zrezygnować z siebie, czasem ze swoich marzeń, poglądów, musimy się zmienić i to nas kształtuje jako ludzi. Ja uważam, że dzięki moim dzieciom stałem się lepszym człowiekiem. Stałem się, udało mi się wyplenić, może nie jeszcze do końca, ale wiele rzeczy, które wcale nie były dobre we mnie. Wiesz, w ogóle dla takiego gościa jak ja, czy dla artysty innego, czy artystki, rezygnowanie z siebie jest bardzo trudne, bo my jesteśmy no, z natury egocentryczni. No. I nagle musisz się tego, wiesz, po prostu pozbywać. No, musisz rezygnować ze swojego dobra, bo masz dziecko i kochasz go i po prostu chcesz wychować go jak najlepiej, chcesz mu dać jak najwięcej miłości, żeby potem przez życie mu się łatwiej szło i ty zaczynasz odpuszczać siebie i potem nagle dochodzisz do wniosku, że wcale nie poczułeś się przez to gorzej, czy że czegoś nie masz, czegoś ci ubyło, tylko że czujesz się, że masz więcej, że jesteś, no ja czuję się, że mam po prostu, wiesz, że jestem gościem, że jestem facetem, że potrafiłem odpuścić, potrafiłem zrezygnować z tego, co ja bym chciał, co ja muszę mieć, po to, żeby miał ktoś inny. To jest super uczucie, naprawdę. Nie czuję się, że coś zmarnowałem, czy przez to zaprzepaściłem, czy że coś straciłem. Nie, ja zyskałem, bo rozwinąłem się. Rozwinąłem się duchowo. To jest piękne, bo jak tak sobie spojrzysz na to, że właśnie dałeś sobie coś zupełnie innego, nie to, co było takie proste do dostrzeżenia, co było jasnym celem, a dałeś sobie szansę poczuć coś takiego, że zrezygnowałeś z siebie, ale tam to wróciło, bo to zazwyczaj wraca, to wydaje mi się, że to jest taka prawdziwa opowieść o tobie. Na pewno tak jest. I ile, na ile potrafisz zrezygnować z siebie i dostrzec drugiego człowieka, tego małego, bo jak opowiadasz o dzieciach, to takiego, dla którego ty jesteś całym światem i cała reszta kompletnie nie ma znaczenia, bo tak jak powiedziałeś, że artysta powinien być drogowskazem, tak dla dzieci drogowskazem jesteś ty. Tak. I tutaj pokazałeś dość jasno, w którą stronę ten drogowskaz wskazuje drogę, że w stronę dobra. Bardzo ci dziękuję za dzisiaj, Sebastian. Dzięki, bardzo dziękuję.